Your legacy begins now. Hogwarts Legacy. No i witam was wszystkich jeszcze raz. Witam w nowym dniu. Wszystko jest świetne. Świeżość. Wiecie, poziom 100. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Właśnie. Idziemy do Sebastiana Swallowa. Zanim zaczniemy, to mam pytanie. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigłówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej. eneba.pl. Nie ma czasu czekać na profesora Figa. On będzie nam tylko zawadzał. Chodź tutaj. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? A, przestań. Skłamać jeszcze czy nie? A skłamie. I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Szkoda, że później, a nie teraz. A, chyba, że teraz będzie później. O, już jest później. Super. No dobra. Pięknie wygląda Hogwart nocą. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. No dobra. O nie! O, ale i tak udało się. Nie, jestem super czarodziejem. Ledwo. Aha, no dobra. Najpierw dawaj Acę. Dobra. Zaklęcie kameleona. Dobra, zamiast tego użyjemy tutaj. A tutaj użyjemy sobie Lumos. Tutaj? Nie da się jeszcze. No dobra, no trudno. Dobra. Teraz cicho. If I can see you, the prefects might be able to as well. Be careful. Okej. Cicho. Odwróć ich uwagę. I co, już? Lol. Blast. Librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Revelio. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually.
but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Oh. Better. I knew I hurt someone. Out with you. O, jakim cudem ty mnie zobaczyła. Ale ona jest dobra. Pierwszy raz zginąłem. Spróbuję ponownie. Znaczy, może nie zginąłem, ale pierwszy raz nie udało mi się czegoś wykonać. Także tak wygląda ten ekran, gdzie mnie przyłapano. Blokada celu na caps lock. Aha, no dobrze. Dużo tego jest. Q, caps lock, control, alt, R, T, E, V, G, F. No naprawdę, sporo. A czy uda nam się teraz wejść do działu zakazanego w bibliotece? No dobra. Ojojoj. Idź sobie. Is someone there? Is that you, Peeves? Tak. Dobra, szybko. Ale nam super poszło, jesteśmy super włamywaczami, Sebastian. That wasn't so difficult after all. Now to find that book. Revelio. No dobrze, idziemy. A tutaj widzę więcej skradanek będzie. Rzuć zaklęcie podstawowe, aby przyciągnąć uwagę wrogów i autorytetów do wybranego miejsca. Tryb celowania zapewnia precyzyjne zaklęcie. No dobra. O. A widzę, że nie mogę używać zaklęć teraz. No dobrze. Idziemy dalej. O, uciekaj! Should be in the clear. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? No dobrze. Looking for a cure to help my twin sister. Revelio, so that she can return to Hogwarts. O. Because Merlin knows everyone. O, ciemny sweter dostałem. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Jak miło. Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No. We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. No przecież on... Revelio. Przecież nie wiem. Gościu, Seba, daj mi spokój. O. Sporo rzeczy tutaj można odkryć. O, plecionka. Who have we here? O. Sebastian Solo and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves. Don't I'm going to tell. Co za dziad? Ale on jest irytujący. Blasted Peeves.
got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Nie to chciałem powiedzieć. Now, where has that damned poltergeist got to? I need just the spell to repair this armor. Levioso! Incendio! Revelio! Accio! Levioso! Jakie zaklęcie mam tu użyć? No dobra, no to spróbujmy innych. Reparo przecież. No. Dobra, tu w razie czego się schowam. O, ekstrawagancka peleryna. No naprawdę fajne rzeczy tutaj można znaleźć w tej bibliotece, w której w ogóle prawie książek nie ma. Swoją drogą. Dobra, są tutaj jakieś... No właśnie. Najpierw tu chcę sprawdzić. Dawaj. Roślina Fedora. No dobra. No ja chcę... No nie mogę. Nie mogę skoczyć. Bardzo mnie to wkurza. O, w końcu. Złote okulary w kształcie smoczych oczu. Dobra, zyskałem jakieś nowe oksy, których w sumie no nie potrzebuję, no ale w sumie czemu nie? Ciekawe, kiedy będę mógł mieć drugi zestaw. Och! Poznaj tajemnicę komnaty. Jaką tajemnicę? No, odkryj się. Tajemnico. Tutaj jest coś. O, zginąłem. Że Accio. O, tam coś jest. I need to wake up that rune over there. O. No, ale blisko byłem. Dobra, przynajmniej wiem co zrobić. No dobrze. Not surprising. Guards at the ready. Wow. Ojej. Wow, ej, no. Twoja zdolność starożytnej magii kumuluje się dzięki udanym atakom. Aha, no dobra, czy te kombosy. Naciśnij X. No właśnie widziałem. Dawaj potionek. O nie. Whoopsie. Dobra, najpierw ich pokonam.
No dobra. Tam coś jest. Pięknie, ale normalnie zręcznościówka. This must be the way forward, but to where? Revelio. No tutaj coś trzeba zrobić. Aha. No i co dalej? Revelio. Nearly there. Best keep my wits about me. No i co teraz? Aha. No dobra, też nie było tak źle. Jakoś. Kurczę, kapelusz, szalik z emblematem. O, ale tu będzie teraz dym. Revelio. O. A masz. No nie zdążyłem, dobra. Dobra, jeszcze dwóch mi zostało. O, teraz czterech mam do zaciekania. A używam Q zamiast X. A masz. Gość dla mnie stracił głowę. No i teraz mogę sobie bezpiecznie przejść. Co to za książka? Myśl od siewnia. No dobra, wpakuj tam głowę. Pakuj głowę. Spokojnie, nic się nie stanie. Zaufaj mi, jestem inżynierem. No i widzisz? Co to jest? Nie znam tych profesorów. Aha, dobra, już znam tych dwóch po lewej. Czy to jest Dolina Godryka Gryffindora? A może Hogsmeade? Dadzą im deszcz. Jak miło z ich strony. Czyli dowiedzieliśmy się, że są dobrymi czarodziejami. O, pełno kwiatków. Ale jakim cudem oni pokazują magię normalnym Mugolom? To niedobrze. Nie powinno tak być. No jeszcze uratujcie tego dzieciaczka. Już będzie naprawdę spoko, wszystko już będzie. No, pseudo Dumbledore. Uratuj mi brata. Znaczy jej, nie mi. Nie? Możesz ty. You
wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor McCaw. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I've never heard of another like us. Miss Morganach. Oh, wow. When we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Postaram się nikomu o tym nie mówić. No dobrze, widzowie, czyli chodzi o tą prastarą magię. I prawdopodobnie celem gry jest zdobycie większej ilości tych książek, czyli tych myśli i odkrycie całej tajemnicy. I się okaże pewnie, że cały świat jest zrobiony z czarnej magii. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly, detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. A jednak. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Och, ten irytek. Wkurza mnie. No dobrze, widzowie, czyli to była misja sekretu działu zakazanego w bibliotece Hogwartu. Dzięki wszystkim, że oglądaliście to ze mną. No i zapraszam was oczywiście do kolejnej części, gdzie zaczniemy oczywiście od tego momentu.